ciśnienie w kołach po Maroku. Jest spalona. Tak samo i tutaj, tam na górze. Hiszpania chyba będzie miała niedługo duży problem. No i po pół godzinie jeżdżenia. Było jakieś strasznie śmierdzące. Przyjechała Guardia Civil i musimy się przenieść. A ja witam was w Fuente. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witamy. A witamy was z trasy do Montenegos. Zabieramy was w miejsce, mam nadzieję, które bardzo wam się spodoba. Tak, my już kiedyś tam byliśmy, ale chcielibyśmy do niego wrócić. Zobaczycie jeszcze raz. Jedziemy piękną trasą tutaj przez góry. Wydaje się spokojna, nic tu oprócz pięknych widoków nie ma, ale jednak co chwilę jest jakiś wypadek i jesteśmy zaskoczeni, bo w tym chaosie w Maroku, w sumie, nie wiem, przez 3 miesiące widzieliśmy jedną jakąś małą stłuczkę. Tak, a tutaj już widzieliśmy jedną stłuczkę, widzieliśmy niestety jeden wypadek śmiertelny, motocyklista wypadł z trasy. Jest tu wymagająca ta droga, dużo serpentyn, zawijasów, zakrętów, no. Ale jest ładna i widoczność jest dobra, no, jest i ładna sucho pogoda. Jest, nie pada. Jednak... nie wiem, o co chodzi. Teraz też coś się tutaj stało, ale nikt nie rozmawia po angielsku. Nie mogliśmy się dowiedzieć. Stoi tutaj Guardia Civil, jest ambulans. Poszli tam z tlenem do lasu nad jakąś rzekę. Nie wiem, co się dzieje. Także lecimy dalej. Korzystając z tej pięknej scenerii, z tego spokoju, tutaj wyrównuje ciśnienie w kołach po Maroku. Używamy teraz trochę więcej asfaltu, więc utrzymuje trochę wyższe ciśnienie niż zwykle, żeby miał lżej ciapek jeździć. Minęliśmy właśnie miejscowość Teruel, cały czas jedziemy przez góry. Jest fajnie cieplutko, ale na plus, że jest trochę pochmurno. Nie pali słońce, więc łatwiej jest wytrzymać w kabinie. No i zmierzamy do Montenegos, ale przyszła do nas trochę smutna wiadomość. Tak, rozmawialiśmy z Olgą Ziniakiem. Pamiętacie ich z filmu San Sebastian. No, wspominaliśmy już, że oni przylatują do nas do Polski w maju na 10 dni. No i zadzwonili do nas, jak nam mija podróż, gdzie jesteśmy, kiedy mniej więcej będziemy w Polsce. No, my im powiedzieliśmy, że jesteśmy w okolicach Montenegos, że chcemy tam się zatrzymać na noc. A okazało się, że 2 tygodnie temu wybuchł tam dosyć duży pożar i nie wiemy, jak to miejsce teraz będzie wyglądało. Także... no smutne to jest, bo jest teraz właśnie fala upałów w Hiszpanii. Nigdy o tej porze nie było aż tak gorąco. No i niestety już zaczynają się pożary. Także ciężko nam sobie wyobrazić, jak to będzie wszystko wyglądało w lato, kiedy no już naprawdę przychodzi ten gorący sezon. Olga powiedziała, że jeszcze tak suchej wiosny nie było w Hiszpanii. No te rejony, w których teraz jeździliśmy, no to rok temu było tutaj 15 stopni, zarazem jeszcze teraz jest 30-40, także różnica ogromna. No Paweł, jak ty będziesz takie drogi wybierał, to my chyba przez 3 miesiące do Polski nie dojedziemy. No... no ale chyba warto, nie? Ale ja już nie mam lęku wysokości. Ja się w ogóle nie boję. Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie dumny, Monia. Ogarniasz wysokości jak nikt. No jednak inniaki z Olgą się nie mylili. Całe tutaj to zbocze i tamta następna góra jest spalona. Tak samo i tutaj, tam na górze niektóre drzewa. No a to już w ogóle jest całe wypalone. Piękna okolica. Na szczęście nie doszło do tej wioski. Ten budynek za tym drzewem jest trochę podpalony, ale wioska przetrwała. No, Hiszpania chyba będzie miała niedługo duży problem z brakiem wody i z brakiem opadów deszczu. Tak mi się wydaje. No chyba jezioro uratowało tą resztę lasu. Na szczęście jest tutaj.
tam jest właśnie miasteczko Pueblo de Arenosa i powiem wam szczerze, że mieszkańcy musieli troszeczkę się bać 2 tygodnie temu tego pożaru na tych wzgórzach z tyłu. No miejsce jest piękne, tak się zastanawiamy z Moniką, czy nie zostać tutaj na noc. Nie, Monika? Fajnie tutaj jest całkiem. Super, ale chyba pojedziemy do naszego miejsca przeznaczenia. Chyba tak, będzie lepiej. No i po pół godzinie jeżdżenia znaleźliśmy miejsce na dzisiejszą noc. Nie było to łatwe. Dużo się zmieniło po tych kilku latach, kiedy tutaj byliśmy. Powstało dużo nowych parkingów płatnych, gdzie kiedyś można było stawać za darmo. No i szlabanów i znaków, że nie można zostawać na noc, też jest sporo. No ale cóż, my znaleźliśmy jakoś. Ale zanim będziemy się tym wszystkim rozkoszować, to trzeba zjeść, bo jak widzicie, już ledwo mówię, bo nie jedliśmy cały dzień. Oni, co my mamy w końcu na obiad? Resztki. Miał być bekon, szparagi zaprawione śmietanką z makaronem, ale zdechły nam szparagi. Zapakowane oczywiście w folii, no i co w sumie po jednym dniu były jakieś strasznie śmierdzące, więc awaryjny tuńczyk. Alternatywa, tuńczyk zawsze i wszędzie, tuńczyk, cebulka, tak, makaron. Dodamy bekon, mamy parmezan, mamy cebulę, no ze śmietanki może zrezygnujemy, bo z tuńczykiem śmietanka to może. Chociaż. Nie wiem, mam tu jeszcze taką paprykę z czosnkiem. Taką marynowaną. To jest taka mocna, ostra, tak. Znaczy. Papryczka, chili i czosnek. Okay. Także dodamy jeszcze tego i będzie. Ja już się nie mogę doczekać. No garnek, patelnia, Monika, ile to gazu? Znowu nam Putin zakręci. Gazu nam już teraz wystarczy, już nie będzie problemu w Europie. Mam nadzieję. Co tam masz? Po daktylu, dla zabicia głodu. Oczywiście. Daktyle są rewelacyjne. Ja wiem, dlaczego my w Maroku mogliśmy tak nie jeść od świtu do nocy. Bo właśnie przegryzaliśmy często daktyle. Mhm. To fakt. Nawet pić się tak po nich nie chciało. Mają dużo potasu, dlatego jedzą je na Saharze. Chcieliśmy wam bardzo podziękować za wszystkie zaproszenia od osób, które mieszkają w Hiszpanii. Jest to no, niezwykle miłe. Tak, dziękujemy bardzo i chętnie byśmy was wszystkich odwiedzili, ale no niestety nie tym razem, może w przyszłym roku, bo na pewno do Hiszpanii będziemy jeszcze wracać nieraz. No a teraz mamy wytyczoną trasę, którą się musimy trzymać. Monika, kiedy będzie ten obiad? Już się gotuje. Jak się makaron ugotuje. Mi się język plącze po prostu. Ostatni raz tak robimy, naprawdę. Mhm. Już tyle razy to mówiliśmy. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, co myślicie na temat tych pożarów w Hiszpanii. Czy to będzie coraz gorzej z każdym rokiem, czy może jednak Hiszpanie sobie z tym poradzą. Jak na razie czarno to widzę. Spójrzcie tylko na to, jak jest sucho. Czy tu w ogóle pod tą ściółką nie ma w ogóle wilgoci. Suchy pył. Za tymi wzgórzami jest to miasteczko, które wam pokazywałem. Na szczęście nie ucierpiało ono od pożaru, ale widzicie, szczyt tej góry jest cały brązowy i właśnie z tamtej strony pożar się przeniósł na tą stronę zbocza. Dobrze, że nie rozpętało się tutaj piekło, tak jak w Andaluzji w tamtym roku. Jak ktoś nie widział filmiku, jak byliśmy w miasteczku Pitufino, przy którym rozszalał się pożar, to tutaj się pojawi. Monika, mamy sąsiadów. Jakich sąsiadów? Z tyłu. Jacyś Hiszpanie przyjechali. Miejscówka jest super, chociaż ciężko było ją znaleźć, bo no, są tutaj takie bardzo ciasne parkingi. My tu kiedyś byliśmy osobówką, więc wydawało nam się, że wszędzie można zaparkować. Ale tak jak już Paweł wspomniał, te parkingi teraz są płatne, zatłoczone, bo jest weekend i było ciężko. Thank you.
Jedzonko. Tak, wyszło chyba w sumie nawet na 2 dni. No i dobrze. Taka spora porcja, także jutro mamy gotowanie z głowy. No jest całkiem dobre. Dodałam tylko tutaj słodkiej papryki, soli do makaronu i wydaje mi się, że właśnie ta papryczka chili z czosnkiem dodały smaku, więc już nic więcej nie dodawałam. Jest ekstra. Mamy problem. Przyjechała Guardia Civil i musimy się przenieść w inne miejsce. Powiedzieli, że możemy zaparkować na noc kampera przy tej wiosce, gdzie był pożar. Co byliśmy, nie wiem, parę godzin temu. Oj, trochę zły jestem. Tak mi było dobrze na tym hamaczku, a tu trzeba się zawijać. Monika, cieszysz się? Nie cieszę się, bo mi tu dobrze jest. No właśnie. Ja bym tu została. No ale co im powiemy? Jak przyjadą? Że zapomnieliśmy. Okej. Okay. Myślicie, żeby to wypaliło? No chyba raczej nie. Dobra, zwijam hamak i lecimy. No, nie ma innej opcji. No i dojechaliśmy. Jak ta sytuacja wygląda na froncie? No, jeszcze jest jakieś jedno miejsce. A, ale ktoś ma tam pranie powieszone. To my gdzie staniemy? Możemy i tu zastanąć. Przywołać się? Myślałam, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, bo... Skoro tam nigdzie nie można stawać, to wszyscy pewnie się tu zjadą, ale... Ale jest okej. I mamy ławeczkę. I chyba prosto nawet jest. Mamy ławeczkę. Mamy badylek. I jezioro. Nawet lepszy widok niż tam. Nie no, powiem szczerze, jest fajnie, Moni. Nie jest źle. Najgorsze było to, że trzeba znowu zabezpieczać wana i wszystko pakować, a tego nie lubimy. Jak już się zatrzymamy i wyjmiemy te wszystkie graty, no to... To lepiej już ich nie ruszać. No ale... Dokładnie, ale miarę jest spoko. Fajne miejsce w ogóle. W ogóle cieszę się, że organizują coś takiego, bo w UK no to... Ciężko z takimi miejscami. Nad jeziorkiem, a tu... Proszę bardzo. No dzień pełen wrażeń, idziemy już spać, także widzimy się jutro rano i mamy dla Was bardzo ekstremalną niespodziankę. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała. Do jutarka, trzymajcie się. Dobranoc. Mam nadzieję, że Wam się podobały loty z drona. A ja witam Was z Fuente de los Baños, niedaleko miejscowości Montenegros. Płyniemy do ciepłych źródeł między tymi skałami. Po prostu jest tutaj przepięknie, sami zobaczcie naokoło. Jest trochę ludzi, no ale
nie dziwne. W takim miejscu musi ich trochę być. Wodałka ma około 25 stopni. Także jest ciepło w miarę. W niektórych miejscach wybija spod ziemi taka ciepła woda i wtedy jest naprawdę przyjemnie. Cudowny dzień tutaj spędziliśmy, chociaż nie spodziewaliśmy się takich tłumów. Zdaliśmy sobie właśnie z tego sprawę, że byliśmy tu 7 lat temu i było to miejsce takie dosyć dzikie. No teraz jest bardziej komercyjne, są bilety, 3,50 od osoby. To nie jest wiatr Lewanty. Nie. Ten jest chłodny, bardzo przyjemny. Ten jest już chłodny, tak. 3,50 od osoby, no i co, parking jest bardzo drogi, ten zaraz przy wejściu, no to za kampera 25 euro, więc no troszeczkę to jest przesada. Szok. A my zaparkowaliśmy tutaj na takim lay-byu przy ulicy, także no, za dosłownie darmo, tylko parę trzeba kroków. Rano przyjechać. Tak, rano się tutaj po prostu przenieśliśmy. Parę kroków do tego wejścia na Los Baños, także bliziutko. No i co? Super było. Tak, no przepiękne. Mimo, że tyle ludu, to i tak było fajnie. Można było się zrelaksować, ochłodzić, wykąpać. Także Paweł to w ogóle jak ryba w wodzie się czuł. No, jak szczupak. Będziemy kończyli już tego vloga. Także dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Jesteście po prostu mega. Zapraszamy nowych widzów do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Hej.